się! Dawaj, dawaj, dawaj! Trzej! Minuta, kolejna żółta kartka, tym razem zobaczył ją Biowa. Ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat, ponieważ dzisiaj wygraliśmy 2-0, wynik może mówić, że to było pewne zwycięstwo. Bardzo trudne spotkanie, które bardzo dobrze zaczęliśmy. Powinniśmy objąć prowadzenie w pierwszych 10-12 minutach. Później straciliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. Obroniony rzut karny przez Przemka, tak więc to było bardzo wyrównane spotkanie. I powiem szczerze, z mojego punktu widzenia, pod względem gry, taktycznego poruszania się, lepiej prezentowaliśmy się w Rybniku. Tam nie wykorzystaliśmy sytuacji, tam przegraliśmy dzisiaj wygraliśmy 2-0, tak więc tak to jest w piłce nożnej na tym poziomie. Każdy mecz to będzie jakaś tam niewiadoma i nie ma zdecydowanych faworytów, ale gratuluję chłopakom pierwszego zwycięstwa i 3 punktów na naszym stadionie. Gdybyśmy stracili bramkę, przegrywalibyśmy 1-0, nie wiem czy w tym upale jakby te losy meczu się potoczyły, ale chwała Przemkowi, obronił rzut karny, później jeszcze w 2 sytuacjach wybronił doskonale. Tak więc na pewno jest to bardzo dobry bramkarz, a my po tym spotkaniu cieszymy się przede wszystkim z 3 punktów. Thank you.
trafiliście na drugą bramkę. Rakusa 2-0. W 10 minucie następuje się zmiana w zespole Rakowa.